Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem SelfKey. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt SelfKey, główna strona tego projektu, odpowiada za zarządzanie cyfrową tożsamością w naszym zdecentralizowanym świecie. Projekt ma na celu łatwe zarządzanie naszymi danymi potwierdzającymi naszą tożsamość w przypadku właśnie korzystania z usług dostępnych na marketplace tego serwisu. Tak naprawdę projekt składa się z komponentów takich jak właśnie portfel, dodatkowo posiada rozszerzenie do przeglądarki Chrome oraz właśnie wspomniany wcześniej Marketplace. Także zobaczmy, co dzieje się ciekawego w tym projekcie. Oczywiście, jeśli chodzi o konkurencję, to pierwsze, co tutaj przychodzi mi do głowy, to projekt Ontology. SelfKey, CoinPaprika, zakładka Overview. Tutaj widzimy właśnie, że jeśli chodzi o status, to mamy Only Token. Tak naprawdę na tę chwilę projekt ten, a raczej jego token, jest tokenem ERC20 uruchomionym na platformie Ethereum i to właśnie za pomocą tego tokenu możemy korzystać z opcji, jakie daje nam portfel, a zwłaszcza marketplace, do którego właśnie odnośniki znajdują się w portfelu. Zakładka Code Progress, tutaj niestety nic nie zobaczymy. Z tego względu, że do skryptu podpięte jest repozytorium odpowiedzialne właśnie za smart contract na platformie Ethereum, a tam niewiele się dzieje, gdyż jego użyteczność została zaimplementowana i na chwilę obecną znajdują się tam jedynie 3 pull requesty związane właśnie z update'em poszczególnych wersji takich bardziej odpowiedzialnych za infrastrukturę. Także w zasadzie w logice samego smart kontraktu nic tutaj się nie dzieje. Do tego, żeby śledzić postęp prac nad tym projektem, warto spojrzeć na właśnie repozytorium Identity Wallet, czyli właśnie tego omawianego portfela. Portfel ten dostępny na wszystkie platformy, można sobie pobrać, zainstalować, założyć właśnie tożsamość i spróbować używać tego projektu właśnie za pomocą portfela, gdyż na chwilę obecną to jest główne narzędzie obrazujące to, w jaki sposób ten projekt działa. Jeśli chodzi o issues, to tutaj dużo, 160 otwartych, ponad 550 zamkniętych. Także jak najbardziej tutaj widać zaawansowane prace. Portfel ten oczywiście jest dostępny do pobrania, także cały czas można stwierdzić, trwają prace związane z ulepszaniem i implementacją dodatkowych funkcjonalności, a tych tutaj właśnie organizatorzy tego projektu dużo obiecali, także na razie prace wygląda na to, że idą w tym kierunku. Oczywiście mamy też tutaj aż 16 milestone'ów, niestety nie wszystkie z nich są prowadzone zgodnie z czasem, są aktualizowane. Szkoda, bo byłaby to fajna, bardzo dobra metoda weryfikacji prac zespołu. No niemniej jednak, tak jak wspomniałem, nie wszystkie są tutaj aktualizowane. Część z nich oczywiście pokazuje zaawansowanie prac, pokazuje, które właśnie issue podpięte są pod konkretny milestone, a tym samym wiemy mniej więcej, kiedy on może być zakończony. Pull requesty tutaj również mamy. Obecnie jeden otwarty, a wynika to też z tego względu, że parę dosłownie dni temu, a nawet paręnaście godzin temu, o ile dobrze pamiętam, został wydany nowy release właśnie tego portfela, tak dokładnie 17 godzin temu została wydana wersja 1.3.0. Także tutaj tych pull requestów otwartych raczej nie będziemy mieć z tego względu, że dopiero co została wydana nowa wersja. Także na to też zwracajmy uwagę i niech nas nie dziwi fakt, że na przykład nie mamy otwartych pull requestów w momencie, kiedy dopiero co została wydana kolejna wersja release projektu. Zakładka Projects właśnie obrazuje nam
proces tworzenia tego portfela. Tutaj również możemy sobie zobaczyć postęp. Widać nawet, że jest to na bieżąco prowadzone. Także tutaj oczywiście bardzo dobry ruch ze strony zespołu, ze strony kierownika projektu odpowiedzialnego za prowadzenie tego projektu. Widzimy, nad czym aktualnie zespół pracuje. Widzimy, co jeszcze ma do zrealizowania, aby właśnie implementacja portfela dla tego projektu była zakończona. Zakładka Wikipedia, tutaj nic nie mamy. Security, niestety nie doszukałem się polityki zarządzania bezpieczeństwem w przypadku tego projektu, co jest oczywiście minusem według mojej oceny i sposobu analizy projektów. Mamy tutaj do czynienia z portfelem wieloplatformowym. Myślę, że ktoś nad potencjalnymi błędami w tym portfelu powinien się tutaj pochylić i skonfrontować to, a przynajmniej dać możliwość konfrontacji właśnie społeczności, która lubi, która zajmuje się wynajdywaniem błędów w projektach, aby właśnie ten portfel również został pod tym względem przetestowany, gdyż na tym portfelu trzymamy między innymi nasze właśnie tokeny, trzymamy informacje, dane potwierdzające naszą cyfrową tożsamość. Także uważam, że taki program Bug Bounty tutaj byłby bardzo wskazany ze względu na właśnie wrażliwość danych trzymanych w samym portfelu. Także miejmy nadzieję, że tutaj zespół nawet prędzej niż później zorganizuje tego typu inicjatywę. Kolejne tutaj informacje o samym portfelu. Ma on swój profil na serwisie Travis Continuous Integration, także mamy możliwość śledzenia, czy projekty są poprawnie budowane. Zwłaszcza warto tutaj spoglądać w momencie, kiedy zapowiadana jest kolejna wersja release wydana, kiedy taka wersja jest właśnie komunikowana poprzez artykuły na portalach branżowych czy poprzez media społecznościowe. Także tutaj możemy sprawdzić, czy rzeczywiście nie będzie żadnych opóźnień i czy wszystko idzie dobrze w tym zakresie. Sam token dodatkowo możemy śledzić na platformie Etherscan, służącej właśnie do monitorowania tokenów ERC20 umieszczanych na platformie Ethereum. Sam portfel wygląda tak, zainstalowałem go, gdyż byłem ciekawy właśnie, jak wygląda ten marketplace. Tutaj widzimy, mamy dostęp do giełd, mamy dostęp właśnie do możliwości założenia firmy w kraju z odpowiednią dla nas jurysdykcją. Także tak naprawdę to, co jest wspomniane na stronie, mniej więcej jest tutaj implementowane w samym portfelu. Oczywiście część funkcjonalności czeka jeszcze na realizację ze strony właśnie zespołu. Także jeśli chodzi o ten projekt, na tę chwilę z mojej strony to już wszystko. Tak, zastanawiam się w zasadzie, do czego ten token jest wykorzystywany i jaka jest konieczność jego użycia w tym projekcie. Mamy tutaj aplikację, mamy tutaj rozszerzenie do przeglądarki internetowej, mamy oczywiście ten marketplace, który jest jakby zintegrowany z aplikacją portfela. Tamte poszczególne właśnie operacje są przeliczane na dolary, jeśli chodzi o właśnie koszty, które są wymagane do poniesienia w trakcie właśnie na przykład rejestracji firmy w kraju o preferowanej przez nas jurysdykcji podatkowej. Także zastanawiam się właśnie, do czego jest tutaj ten token tak naprawdę niezbędny i czy właśnie będzie on dalej w dłuższej perspektywie przez ten projekt stosowany, ale to oczywiście zobaczymy. Jakaś logika pewnie po stronie tej pomysłodawców tego projektu za tym się kryje. Także zobaczymy za jakiś czas, co się dzieje w tym projekcie. Tak jak wcześniej wspomniałem, na pewno konkurencją jest projekt Ontology ze swoim tokenem ONT. Tam również jest może nawet nieco bardziej zaawansowana, w bardziej zaawansowany sposób realizowana właśnie funkcjonalność zarządzania cyfrową tożsamością. Tam jest to właśnie zintegrowane z całą platformą.
A tutaj właśnie mamy token na platformie Ethereum plus zewnętrzne aplikacje, które tak naprawdę pośredniczą w tych właśnie kwestiach związanych z rejestracją na giełdach, z rejestracją firmy w danym kraju i tego typu właśnie działalnością, do której wymagane jest potwierdzenie KYC, czyli Know Your Client. Także dziękuję. Zapraszam również do oglądania pozostałych kanałów Kryptonarodu. Cześć.